Mówiąc krótko, wzory Wirta pozwalają obliczyć sumę i iloczyn miejsc zerowych funkcji kwadratowej bez znajomości tych miejsc zerowych. Wystarczą współczynniki a, b i c. Tutaj oczywiście przyjmujemy, że a jest różne od zera, żeby to w ogóle była funkcja kwadratowa. No i jeszcze, aby te miejsca zerowe, których sumę i iloczyn tutaj wyznaczamy, były liczbami rzeczywistymi, konieczny jest warunek delta jest większa bądź równa 0. Te dwa proste związki upraszczają się jeszcze bardziej, jeśli a jest równe 1. Wówczas suma takich rzeczywistych miejsc zerowych to po prostu minus b, natomiast iloczyn tych miejsc zerowych to wyraz wolny c. Na przykładzie funkcji f od x równa się x kwadrat minus 13x minus 7 pokażę, jak bez wyznaczania miejsc zerowych tej funkcji wyznaczyć wartości wyrażeń, które zawierają te miejsca zerowe. W punkcie A i w punkcie B będą to wprost wzory Wirta, natomiast w pozostałych podpunktach są takie dosyć typowe wyrażenia, tak przygotowane, aby ich wartości wynikały ze wzorów Wirta. Zanim przystąpimy do obliczeń, jeszcze sprawdzę, czy delta jest większa od zera. Widzę od razu, że jest, ponieważ mam minusa tutaj przed czwórką i przed siódemką. Obliczę tą deltę i obliczę miejsca zerowe, ale tylko po to, aby uzasadnić stosowanie wzorów Wirta. Ponieważ podstawianie tych niezbyt ciekawie wyglądających liczb, na przykład do punktu C, do D, a zwłaszcza do E, trochę mija się z celem. Z drugiej strony, gdybyśmy na przykład dostali x1 równe 1, a x2 równe 2, no to można mieć wątpliwości, po co wzory Wirta. Także warto sprawdzić, jakie tutaj będą miejsca zerowe. Właściwie od razu widzimy to po delcie. Wartości wyrażeń z punktu A i z punktu B dostaniemy wprost ze wzoru Wirta. W punkcie A mamy sumę, więc minus B dzielimy przez A. Co daje minus B, bo A jest równe 1, czyli wynik to 13. W punkcie B mamy iloczyn miejsc zerowych, czyli C dzielone przez A. Tutaj mamy C, czyli minus 7. W punkcie C mam dodać odwrotności miejsc zerowych. Jeśli sprowadzimy te dwa ułamki do wspólnego mianownika przez rozszerzenie pierwszego ułamka przez x2 i rozszerzenie drugiego ułamka przez x1, to dostaniemy następujące wyrażenie. Od razu rozpoznajemy w liczniku sumę miejsc zerowych, czyli minus b, i w mianowniku ich iloczyn, czyli c. Jeszcze zauważmy, że nawet gdyby a było różne od jedynki, to i tak uległoby skróceniu. Po podstawieniu liczb dostajemy natychmiast wynik minus 13 siódmych. Teraz punkt d. Mam obliczyć sumę kwadratów miejsc zerowych. Na początek zastanawiam się, jak zamienić to wyrażenie na takie, które będzie zawierać x1 plus x2 oraz x1 razy x2. Dosyć szybko dochodzimy do wniosku, że to musi być odpowiednio zmodyfikowana suma podniesiona do kwadratu. No i spójrzmy na wzór skróconego mnożenia. Aby po prawej stronie pozostawić a do kwadratu plus b do kwadratu, należy od obu stron odjąć 2 razy a razy b. Zatem już wiem, tutaj odejmujemy 2 razy x1 razy x2. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, aby podstawić odpowiednie liczby wprost ze wzorów Wirta. No i po szybkich rachunkach dochodzimy do odpowiedzi 183. W punkcie E mamy wyznaczyć sumę trzecich potęg miejsc zerowych. To sugeruje zastosowanie jednego z tych dwóch wzorów skróconego mnożenia. I tak na pierwszy rzut oka ten pierwszy wzór jest bardziej odpowiedni. Dlatego pokażę, jak zastosować ten drugi wzór, a ten pierwszy proszę zastosować jako ćwiczenie.
Zastanówmy się, w jaki sposób zmodyfikować sześcian sumy, aby otrzymać sumę sześcianów. Spójrzmy na wzór. Aby po prawej stronie pozostało a do trzeciej, dodać b do trzeciej, musimy ten środek przenieść na drugą stronę. Czyli już wiem, co mam wpisać w miejsce tego znaku zapytania. No właśnie to. No i jeszcze, jeśli wyłączę przed nawias 3 razy x1 razy x2, bo w tej różnicy właśnie ten czynnik będzie się powtarzać, no to już widzę, że mam to, co trzeba. Właściwie już mogę podstawić w odpowiednie miejsca 13 i minus 7. Po podstawieniu i szybkich obliczeniach dostajemy wynik 2470. W punkcie F mam wyznaczyć wartość bezwzględną różnicy miejsc zerowych, czyli mówiąc inaczej, mam wyznaczyć odległość między miejscami zerowymi. Trzeba dobrze rozpocząć. Wartość bezwzględna pewnego wyrażenia to nic innego jak pierwiastek z tego wyrażenia podniesionego do kwadratu. W tym momencie mam już kwadrat różnicy pod pierwiastkiem, który da się wyrazić w jakiś sposób za pomocą kwadratu sumy. Spójrzmy na wzory skróconego mnożenia. No i czym one się różnią? Widzimy, że jeśli od kwadratu sumy odejmiemy 2 razy a razy b i jeszcze raz odejmiemy 2 razy a razy b, no to dostaniemy kwadrat różnicy. Zatem tutaj w miejsce znaku zapytania należy wstawić czterokrotność iloczynu miejsc zerowych. No, to już daje mi wzory wieta, czyli podstawiamy odpowiednie liczby i dokonujemy obliczeń. Zauważmy, że dostaliśmy pierwiastek z delty. W punkcie G mam wyznaczyć wartość bezwzględną różnicy kwadratów miejsc zerowych. Na początek korzystam z trzeciego wzoru skróconego mnożenia, co mi daje pod modułem iloczyn różnicy i sumy. Teraz wartość bezwzględna iloczynu to po prostu iloczyn dwóch wartości bezwzględnych. No i zauważmy, że ten pierwszy czynnik już wyznaczyłem, to po prostu pierwiastek ze 197. No a ten drugi czynnik to moduł 13. Zatem w wyniku dostajemy 13 pierwiastków ze 197. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Mianowicie proszę spróbować uzyskać te wszystkie wyniki jeszcze raz, ale tym razem podstawiając za x1 i x2 te dwie liczby. Po pierwsze będzie to niezłe ćwiczenie sprawności rachunkowej, a po drugie, no myślę, że nawet nieprzekonanych przekona do wzorów wieta.